Wydarzeniem w Kolnie był pokaz filmu Sybiracy Artura Szczubełka. Scenariusz filmu oparty został na wspomnieniach z Syberii Jana Truszkowskiego, Ireny Boryszewskiej i Danuty Pińkowskiej. W późniejszym okresie ojciec wysłał kilka paczek z takimi podstawowymi produktami. No, nie można nic było wysłać takiego, co się psuje, więc pamiętam, w pierwszej przesyłce były landrynki i cukier, więc rzecz taka, której nie widzieliśmy tam przez kilka lat. Jakieś nici, aspiryna, leki podstawowe takie. I żeby tę paczkę odebrać, mój brat musiał iść na pocztę, która się znajdowała w miasteczku najbliższym Solileck, to było 68 kilometrów i szedł pieszo. I pieszo musiał wrócić, więc zajmowało to mu dwa dni, więc w ciągu jednego dnia pokonywał drogę w jedną stronę w ciągu, i wracał następnego dnia. I proszę sobie wyobrazić, że jak mamusia została kucharką, i raz mogła ukraść trochę tego ciasta na makaron, a było to tyle, co ja te ręce znam. To mamusia 12 kilometrów w nocy do nas przyszła, żeby nam przynieść to ciasto na makaron. Przyleciała i puka do tego: Irka, Irka, otwórz, ja ci mogę, ja mam ciasta na makaron przyniosła. I to było jeden raz. Kiedy już odpływał statek z Polakami, już wypłynął na środek, ja usiadłem nad rzeczką, taką malutką arkarkę. Siedzę na piasku, no i patrzę, jak moje szczęście odpływa do Polski. No i widzę bezsens tego syberyjskiego życia. I tak wystarczy tylko się po prostu na boczek przechylić i zanurzyć w tą arkarkę i będzie koniec moich zmartwień. Po projekcji Sybiracy obecni na spotkaniu uzupełnili jeszcze treść filmu dodatkowymi wspomnieniami. Mnie wywożono ze Szczuczyna. Jego też wywożono ze Szczuczyna. O prawie rok wcześniej. Z tym, że ja miałem 10 lat, a on miał 2 tygodnie. Wyobraźcie sobie Państwo, ten dwutygodniowy przestępca z wyrokiem 20 lat zesłania został skazany, zawieziony do Kazachstanu i po 6 latach tych czasów wrócił do kraju i mieszka dzisiaj w Lomży. Miał dzisiaj być, ale też zdrowie jego nie najlepsze. Wszystkich bardzo poruszył film. Myślę, że takie spotkania, szczególnie dla młodych ludzi, pokazują, że ta historia, o której się uczą, jest tu i teraz, bo przecież ci ludzie, którzy byli dzisiaj z nami, o których dzisiejszy film można było oglądać, to ludzie, którzy żyją między nami, to ludzie, którzy pamiętają to wszystko, to ludzie, którzy naprawdę to przeżyli. I myślę, że ten wymiar taki właśnie dokumentalnego filmu jest niesamowity. Uświadamia tym młodym ludziom, zresztą i nam, że historia ta, którą dzisiaj możemy oglądać, o której możemy słuchać, niebawem będzie należała do takiej epoki, w której nie będzie już żywych świadków tej historii. Dlatego cieszę się i gratuluję reżyserowi tego filmu, Arturowi Szczubełkowi, pomysłodawcy, również tego, że powstał taki film. Myślę, że jak na film praktycznie bezbudżetowy, jak podkreśla to reżyser tego filmu, jest to doskonały dokument. Sądzę, że będzie na pewno doceniony w Polsce. My dzisiaj zaprosiliśmy młodzież z gimnazjum naszego kolneńskiego
Natomiast nie spodziewaliśmy się, że z zaproszenia skorzysta aż tylu mieszkańców Kolna. Cieszę się z tego tytułu, że ten dokument zgromadził tylu mieszkańców Kolna, bo bardzo wielu przyszło ludzi w wieku, który już nie jest wiekiem szkolnym. Mieli miejsca siedzące i z tego się cieszę, że młodzież udostępniła te miejsca. Dziękuję młodzieży, dziękuję wszystkim, którzy tu byli. Dziękuję Sibirakom przede wszystkim, którzy byli tu dzisiaj z nami, opowiadają swoją historię, uczą tej historii młodzież, która no, być może czytając takie historie w książce nie bardzo wyobraża sobie tak naprawdę, co tam było. Tutaj można było posłuchać tego na żywo. Od ludzi, którzy tam byli, którzy przeżywali te wszystkie sceny i te wszystkie fakty, które miały miejsce podczas wywożenia ludzi na Syberię. Patriotyczne spotkanie było także okazją do przekazania serdecznych podziękowań Sybirakom oraz gratulacji autorowi filmu. Reżyser dokumentu pan Arkadiusz Szczybelek.